Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj zapraszam Was na recenzję chusty, która jest w pewnym sensie chustą szczególną. A mianowicie, parę dni temu opublikowałam film z słownika chustoświlki. Będziecie mogli sobie na końcu przejść do tego filmu, ponieważ Wam go też w tym ekranie końcowym pokażę. Film ze słownika chustoświlki, gdzie wspominałam o takim pojęciu jak preorder. I dzisiaj właśnie chciałabym Was zachęcić do udziału w takim preorderze. Będzie to nietypowy preorder, a właściwie tak po części troszkę właśnie charakterystyczny dla preorderu, czyli będzie to chusta, która jest dedykowana bardzo specyficznej grupie osób, grupie, która też po części sama się zebrała i sama postanowiła stworzyć idealną chustę dla siebie, ale być może ktoś z Was, oglądających moje materiały, stwierdzi, że jest to dokładnie to, czego szukacie, że jest to dokładnie taka chusta, jakiej potrzebujecie. I jeśli będziecie ten film oglądać w miarę szybko po tej publikacji tego filmu, to jeszcze będziecie mieli okazję kupić tą chustę właśnie w preorderze. A jeśli będziecie oglądać ten film po 7 lipca, czyli wtedy, kiedy lista osób zainteresowanych zostanie zamknięta, to wtedy będziecie tak naprawdę skazani na poszukiwanie tej chusty na rynku wtórnym. Ale o jakiej chuście mowa? Dzisiaj chciałabym Wam pokazać chustę, która ma... Myślę, że już jesteście w stanie po samym wzorze mniej więcej jej klimat określić, która nazywa się Let's Rock, czyli chusta w... Mamma mia, chusta w klimacie rockowym, typowo. Przed nami cały sezon festiwalowy, przed nami tak naprawdę nieustające życie zespołów rockowych, które krążą od miasta do miasta i koncertują i tak naprawdę ich fani krążą razem z nimi. I wśród fanów są z całą pewnością rodzice noszący. Ja również do takich rodziców się zaliczam i jeśli moja Gabi na dzień dzisiejszy byłaby jeszcze że tak powiem z tych noszących, to z całą pewnością ja brałabym udział w tym preorderze, dlatego że ja jestem troszkę jak gdyby dzieckiem rocka i ten rok zawsze odkąd pamiętam, odkąd gdzieś tam te klimaty muzyczne ze mną były, to właśnie był to rok, żadna inna muzyka, żadne, a chociaż nie tak do końca, ale ten rok zawsze gdzieś w moim życiu był. I te klimaty rockowe i festiwale rockowe nadal gdzieś tam z nami są i przekazujemy to również naszym dziewczynom, zabieramy je na festiwale, pokazujemy im ten świat. Dlatego zdecydowanie uważam, że chusta Let's Rock, a ja ją będę roboczo nazywała glankami, bo po prostu to są glany, to są trampki, to są cudne grafiki stworzone, no właśnie, przez kogo? To jest preorder dosyć nowej marki chustowej, która pojawiła się na rynku niespełna rok temu, która wypuściła do tej pory 3, może 4 chusty, a ta właśnie jest tą ostatnią, która wychodzi w formie preorderu, czyli w formie chusty, którą zamawiacie sobie konkretnie dla siebie z konkretnym składem, wzorem, kolorem i z pewnym wpływem na to, jaka ta chusta będzie, jaka ona powstanie dla Was. Dlatego mówię o marce Sari Slings. Marka Sari Slings, tak krótko Wam ją przedstawię, to jest marka, którą stworzyła Edyta z Asią, koleżanki moje z bardzo niedaleka, mianowicie z Żor. I tak naprawdę no po prostu chciały stworzyć coś swojego, chciały stworzyć wzory. Asia jest grafikiem i ma niesamowity talent graficzny, więc te wzory, które tworzy, są po prostu jej dziełem, jej sercem. Edyta jest tą osobą, która ogarnia to bardzo mocno organizacyjnie i organizacyjnie, i marketingowo, sprzedażowo, więc uzupełniają się dziewczyny nawzajem i jest to ich wspólne dziecko, właśnie marka Sari Slings. W kolejnym materiale będziecie mogli zobaczyć jeszcze dwie chusty, które od dziewczyn dostałam właśnie dlatego, że chciałam tą markę poznać, chciałam poznać ich chusty i
Pokażę Wam te dwie chusty, są zupełnie różne. Są zupełnie różne od glanów, są zupełnie różne od siebie nawzajem, ale o tym będzie w następnym materiale. Parę takich teraz punktów z mojej checklisty, w które będę tutaj się posiłkować tym, co mam na ściądze poniżej, więc jedziemy po kolei. Mamy markę, czyli markę Sari Slings. Mamy splot. No wiadomo, przy splotach, przy chustach z wzorami, z konkretnymi wzorami, jest to splot oczywiście żakardowy. Co jest charakterystyczne dla tej konkretnej chusty, a mianowicie to, że sploty żakardowe im są rzadsze, to znaczy im więcej przestrzeni gładkich jest w tych splotach, tym te chusty są moim zdaniem, i to jest bardzo subiektywna moja ocena, one są bardziej miękkie i bardziej plastyczne. Im wzory są bardziej skomplikowane, tym chusty będą mniej plastyczne z założeniem tego samego składu, czyli bawełny na przykład. Dlatego jeśli chodzi o tą chustę, jest ona bardzo plastyczna, ale jest chustą dosyć grubą, ponieważ gramatura tej chusty, nie zapytałam dziewczyn i nie sprawdziłam w ich opisach tej chusty, bo takie na pewno już funkcjonują, natomiast na moje oko jest to lekko licząc 300 gram, może 290, może 300. Tu w opisie dam Wam już dokładną wartość, którą sprawdzę. Natomiast w momencie, kiedy nagrywam ten film, nie sprawdziłam. Sugeruję się moim odczuciem i śmiem twierdzić, że około 300 gram na metr kwadratowy ta chusta będzie miała. Przy czym teraz połączcie sobie to, co powiedziałam przed chwileczką. Bardzo plastyczny splot, dosyć gramatura raczej ciut wyższa niż niższa. I to jest równoznaczne z tym, że ta chusta po prostu wiąże się genialnie. Nie jest za gruba, nie jest za twarda, pracuje bosko i 24-kilogramową gabrysię nosiłam wczoraj przez blisko 40 minut w tej chuście właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ona będzie pracowała przy bardzo ciężkim dziecku, przy dosyć energicznym ruchu, bo po prostu poszłam z nią na dosyć szybki, energiczny spacer po to, żeby zwyczajnie w świecie przetestować tą chustę. Gabi miała ubaw, bo dawno nie szła na spacer w chuście, więc ogólnie było fajnie, było ciekawie. Wiązałam ją w plecak prosty, czyli w wiązanie, które dosyć łatwo pokazuje błędy, zarówno w chuście, jak w wiązaniu. Starałam się, żeby to wiązanie było perfekcyjne, ale no przy tak dużym dziecku nie zawsze to wychodzi. Natomiast powiem Wam, że po takim energicznym, prawie 40-minutowym spacerowaniu chusta trzymała genialnie. Praktycznie się nie rozluzowała, łącznie z tym, że na koniec Gabrysi urządziłam karuzelę w tej chuście, czyli po prostu kręciłyśmy się, Gabi odsuwała się bardzo mocno od moich pleców, w związku z tym no, na zasadzie siły odśrodkowej. I tu było też widać, że ta chusta nie luzuje wiązania, więc dziewczyny, ogromny plus za dobranie też gramatury tej chusty i wzoru i sposobu tkania do tego, żeby ona po prostu była nie za gruba, a genialnie pracowała. Oczywiście ja Wam pokazuję tutaj stronę czarną. Śmiem szybko uzupełnić to o stronę białą. Ja jestem fanką koloru białego, aczkolwiek bo większość chust, które ja uwielbiam, to są chusty właśnie w kolorach jasnych. Aczkolwiek, no szczerze Wam powiem, jeżeli miałabym nosić w tej, to nosiłabym jednak na czarnej stronie, bo to jest po prostu rockowy klimat i wiadomo, że ta czerń jest tam nie tyle mile widziana, co wręcz, no tak ma być, tak to nazwijmy. Także mamy markę, mamy splot, mamy gramaturę, mamy skład i teraz właśnie jest to w 100% bawełna czesana. Jest to ta druga w skali, to jest zwykła bawełna, bawełna czesana i bawełna egipska z tych popularnych, które mamy w chustach, więc jest to bawełna czesana, więc jak na bawełnę czesaną ta miękkość jest rewelacyjna. Także naprawdę szczerze Wam polecam. No, jeśli chodzi o kolorystykę, bo patrzę na checklistę, no to tu chyba nie mamy żadnych wątpliwości, jaką kolorystykę powinna mieć rockowa chusta. Mamy przeznaczenie i teraz właśnie to przeznaczenie myślę, że jest bardzo istotny. Ja nie zamotałabym w tą chustę noworodka, bo wydaje mi się, że byłoby jej po prostu za dużo. Jak zebrałam tą chustę
o tak do ręki, to po prostu jest jej dużo. I motając noworodka i przekładając na przykład w kieszonce tą chustę pod nóżkami, to po prostu byłoby jej zbyt wiele. Ale już na przykład 3, 4, 5-miesięczne dziecko bez problemu. Także jeżeli tylko potraficie pracować z chustą, jeżeli to nie jest wasz pierwsza szmata, po którą sięgacie, to zdecydowanie możecie sięgnąć po nią przy już takim maluchu noszącym rozmiar 68 spokojnie i bez większych problemów zawiążecie. No i tak jak Wam mówię, posłuży Wam naprawdę bardzo długo, bo to jest chusta. No nie ukrywam, że jeśli zarazicie dzieci swoimi rokowymi pasjami, to jeszcze wnuki ponosicie i Wy, i jeszcze Wasze dzieci ponoszą, na dobrą sprawę. Także spokojnie, przeznaczenie możemy tu powiedzieć 3-4 plus do N, gdzie N dąży do nieskończoności. Możecie równie dobrze w tej chuście nosić męża, jeżeli bardzo się uprze. Albo jeżeli będzie taka konieczność, na przykład po koncercie. Więc mamy przeznaczenie, mamy traktowanie, kolejny punkt, czyli to, jak de facto trzeba by się z tą chustą obnosić. Kochani, to jest bawełna czesana. Należy się z nią obnosić dużo i często. Jak ucioracie ją w koncertowym, festiwalowym błocie, należy ją wrzucić do pralki, wysuszyć i nosić dalej. Po prostu wszystko odporne. I to też jest, popatrzcie, ukłon producenta i też grupy, która tworzy tą chustę, grupy preorderowej, w kierunku tego, jak ta chusta ma być użytkowana. To nie ma być chusta do pokazywania na... w gablotce ja mam piękną chustę, tylko to ma być chusta, w której jesteście w stanie wyciorać się w polandrokowym błocie i ma się jej nic nie stać. I moim zdaniem to jest jej zdecydowany plus. Kolejna rzecz. Przedział cenowy. No i tutaj jest sprawa dosyć prosta, a mianowicie jest to preorder i ceny są narzucone. Z tego co kojarzę, ceny są w granicach $60 za chustę 3,6. Szybciutko sobie to 4,6, przepraszam, szybciutko sobie to machnę, przepraszam, 60 euro. To jest w granicach 300 zł. Więc moim zdaniem zupełnie przystępna cena jak na to, co ta chusta sobą reprezentuje. Ale wiecie, ja może jeszcze to sprawdzę, dlatego że żebym gdzieś tam nie machnęła tej ceny, żebym czegoś nie pochrzaniła. Let's rock, preorder. Właśnie, jeżeli chcecie tą chustę zamówić, to w linku, czy w opisie tej... W opisie tego filmu będziecie mieli link do grupy preorderowej. Tam są wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, żeby tą chustę sobie zamówić, żeby, mam nadzieję, doczekać się jeszcze przed najważniejszym festiwalem sezonu, czyli Poland Rock, ale to już muszę też sprawdzić, czy dziewczyny zaplanowały, że na pewno na przystanek Żory już będzie, czyli na połowę sierpnia ona już na pewno będzie, natomiast sprawdzimy zaraz. Ach, cóż to dzisiaj jest za dzień, że internet chodzi jakby chciał, a nie mógł. O, już mamy formularz. Zaraz do Was wracam i już Wam mówię. 70 euro, przepraszam bardzo, 70 euro za 4,6 to mamy w granicy... w granicach 300 zł będzie, 300-320 zł będzie za szóstkę, czyli za ten rozmiar najbardziej standardowy. Co więcej mam o tej chuście Wam powiedzieć? No powiem Wam szczerze, kolejny punkt na mojej checkliście to są moje odczucia. Ja już Wam je sprzedałam, mówiąc o niej wcześniej. Ja Wam tylko powiem, jeżeli możecie, jeżeli chcecie, jeżeli to jest coś, co do Was przemawia, biegnijcie, składajcie zamówienia, dlatego że jak to zwykle przy preorderach bywa, nie powtarzają się te wzory. Później będziecie skazani na szukanie jej na rynku wtórnym, a na rynku wtórnym może być ciężko dostępna, dlatego że chust tak naprawdę w rokowym klimacie jest niewiele. No i trzeba będzie czekać na kolejną taką akcję preorderową.
Także ja Was zapraszam. Wszystkie niezbędne linki będziecie mieć poniżej. Link do grupy Let's Rock, link do formularza zamówień, żebyście mieli wszystko pod ręką i na miejscu. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję dziewczynom, że zaufały mi i ten prototyp, bo to jest prototyp, który widzicie dzisiaj u mnie, ten prototyp do mnie trafił tylko po to, żebym mogła Wam parę słów o tej chuście opowiedzieć. Także zapraszam serdecznie i myślę, że do zobaczenia w kolejnej recenzji.